Chcę powiedzieć na temat poznania Boga dzisiaj. Poznania i poznawania Boga. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 33 rozdziale, druga księga Mojżeszowa, 33 rozdział, wersety od 13 do 14. Może mówię tak. Toteż, jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, daj mi poznać zamysły Twoje, abym Cię poznał i wiedział, że znalazłem łaskę w oczach Twoich. Zważ też, że Twoim ludem jest ten naród. Odpowiedział Pan, oblicze moje pójdzie i zaznasz spokoju ode mnie. Modlitwa Mojżesza. Pierwsza rzecz fundamentalna, związana z łaską, to to, że jeżeli otrzymałeś łaskę, a otrzymałeś łaskę, to masz prawo do poznania zamysłów Boga. Masz prawo, podkreślam słowo prawo. Powiem dalej. Bóg nie robi ci żadnej łaski, że ci objawia swoje plany, cele i dążenia. Żadnej łaski. Dlaczego? Ponieważ od kiedy przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela i zamieszkał w tobie Święty Duch, to posiadasz prawo do poznania Bożych planów, celów i dążeń. Wersety z Izajasza, które mówią, że drogi moje to nie drogi wasze, jest elementem Starego Przymierza. W Starym Przymierzu Boże zamysły, Boże plany, dążenia, Boże cele, koncepcje, one nie były dla ludzi jawne. Wtedy, kiedy Bóg chciał, wtedy za pomocą trzech urzędów, które sprawowali Jego ludzie, objawiał ludziom swoje plany, cele i dążenia. W ówczesnym czasie tylko prorok, król i kapłan byli ludźmi, którzy odbierali od Boga informacje o czymkolwiek. Prorok, król i kapłan. To były trzy urzędy. Inni ludzie nie odbierali rzeczy od Boga. W ogóle. To nie było czegoś takiego, że jakiś człowiek w tamtym czasie coś od Boga odbierał. Dlaczego? Dlatego, że koniunkcja duchowa była wtedy taka, że ludzkość nie miała kontaktu z Bogiem. To jest trudny temat, bo musielibyśmy osobny czas na tym spędzić, nie będziemy tego robić. Natomiast ja będę od czasu do czasu pokazywał wam różnice, które były wtedy, a które są teraz, bo dla ludzi to jest coś takiego, bo wtedy na przykład jakiegoś proroka mi przytaczają, tam Eliasza, że miał taki kontakt z Bogiem. Ja mówię, ty masz lepszy kontakt z Bogiem niż Eliasz. To się ludziom w głowie nie mieści. Jak to? Nawet tak to. W ogóle, co ty wiesz o Eliaszu? Co ty w ogóle o nim wiesz? Wiesz o nim trochę. Wiesz, co wiesz o Eliaszu? Parę różnych skumulowanych w jedną pigułkę zapisków z jego życia. Nie wiem, czy wy, ci z was, którzy głosicie Ewangelię, czy zastanawiacie się czasami, co wy mówicie? Powiem wam, co wy zazwyczaj mówicie. Podajecie pewną bryłkę, pewną pigułkę ludziom. W ciągu 3 minut, tak, streszczacie kawał swojego życia. Amen. Poznałem Jezusa, spotkałem Go, On mnie zmienił. Tylko wiecie, to jest okres bardzo długi. Wy w ciągu 3 minut opisujecie jakieś historie, które się w ogóle wydarzyły na przestrzeni wielu lat. Tu zostałem uzdrowiony, tam zostałem uwolniony. Kiedy się słucha Twojej wypowiedzi, to jest pewien ciąg myślowy, ciąg informacyjny. W praktyce to są lata często. To są lata.
ewangeliści podają pewną pigułkę informacyjną. Krótko powiedziawszy, ja podaję, kiedy głoszę, skumulowaną formułę cudów w moim życiu. Dokładnie tak jest też opisane na kartach Biblii, na przykład życie Eliasza. To jest skumulowana formuła cudów. Ale Eliasz żył kilkadziesiąt lat. Gdybyśmy chcieli opisać całe życie Eliasza, to człowieku, to jest niemożliwe, żebyśmy to opisali. Rozumiecie, o czym ja mówię? To jest niemożliwe. My nie wiemy, jak z Eliaszem było dalej. Czy tam z Elizeuszem. To trzeba się mu przyglądać. Tam są takie zajaweczki, które mówią, o, bo tak Eliasz słyszał Boga dobrze. Ja mówię, czasem słyszał. Ty, czasami słyszał. Ile ty czytasz pięcioksiąg? A tam pięcioksiąg. Czas życia Mojżesza. Ten czas, kiedy on sobie jest powołany przez Boga, aż do jego śmierci. Usiądziesz i wieczorem przeczytasz, tak? A to było 40 lat. Okej? Okay? 40 lat z życia Mojżesza. I ty tam sobie jakieś cuda oglądasz, widzisz, prawda? Ale to jest jakaś bryłka podana. Ty nie wiesz, co Mojżesz przechodził, jakie on przechodził problemy, jakie on miał frustracje, ile on miał facet załamań. W ogóle ludzie to myślą, że ci jacy bohaterzy biblijni to w ogóle byli jacyś tytani. To nie byli tytani. Tak jak ty masz problemy, takie miał problemy Eliasz 50 tysięcy razy większe. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Eliasz nie miał Ducha Świętego. Zobacz, Eliasz w jednej chwili ściąga ogień z nieba na ołtarz, prawda? Ołtarz pański. Ogień z nieba spala w ogóle ofiarę, spala ołtarz, spala kamienie, spala wodę. Cud! A ściąga słowem wiary w ogóle deszcz, tak? Zaczyna biec równo z Rydwanem, ja to sprawdziłem kiedyś. Przynajmniej biegł 40 km na godzinę, przynajmniej. Bo on przegania pędzącego konia, rozumiecie? A mógł żeś 60 i 80, bo my nie wiemy, jak to było. 40 to minimalnie on sobie biegł, chłopak. Natomiast w przeciągu najbliższych kilku godzin facet dociera do pustyni, pewnego rodzaju takiego pustkowia, i wiecie, co zaczyna z nim się dziać? W depresję wpada. W depresję. Bo on siada pod krzakiem i mówi, Panie, zabierz mnie stąd, bo Jezabel chce mnie zabić. Ty. Dopiero ściągnął ogień z nieba, człowieku. W ciągu paru godzin akcja się dzieje. W pewnym momencie on, parę godzin wcześniej, jest w bardzo wysokim stanie euforii, tak? Potężny stał euforii. Cuda, znaki, namaszczenie potężne, czy tak? Za parę godzin facet jest w depresji. Wiecie, co to jest? Dwubiegunówka. Delikatnie mówiąc. Bóg z nim w ogóle nie dyskutuje, z tym Eliaszem. W ogóle z nim nie gada, tylko mówi tak. Eliasz, prześpij się, tak? I Bóg mówi do ptaków, że ptaki mu przynosiły mięso. Czyli, że mu się białko podwyższyło w organizmie, bo facetowi mózg siada. Rozumiecie, o co tu chodzi? Zobaczcie. Sen i aminokwasy w ogóle. Już w ogóle zero dyskusji z nim. Bo facet jest w stanie depresyjnym. My mówimy Eliasz, Eliasz. No Eliasz, człowiek. Prawda? Oni nie mieli dostępu takiego, jak mamy my. Dlatego jest napisane u Izajasza, że moje ścieżki to nie wasze. Moje drogi to nie wasze. Czyli oni nie wiedzieli, czasami wiedzieli. Czasami jak Bóg się w jakiś niesamowity sposób przedarł do nich, to oni dostali informacje. Rozumiecie? Informacje. Informacje. Ale ty dzisiaj tak nie masz. Dzisiaj, drodzy przyjaciele, nie czekamy na objawienie. Ludzie, którzy dzisiaj mówią tak, czekam, aż Pan mi coś objawi. Ja mówię, ty nie posiadasz fundamentów wiary. Dzisiaj się nie czeka na nic. Dlaczego się nie czeka? Bo żyjąc pod łaską, mamy dostęp 24 godziny na dobę do Bożych planów, celów i dążeń. Chrześcijanin, narodzony z Bożego Ducha człowiek, ma pełne prawo wiedzieć, co Bóg do jego życia ma do powiedzenia, do zrobienia. Ludzie, na objawienie się nie czeka. Objawienie się bierze. Ja mówię tak, nie masz objawienia, dlatego że nie wziąłeś. To dokładnie jest tak samo jak z uzdrowieniem. Ktoś jest chory, dlatego że nie wziął uzdrowienia.
Ktoś nie jest narodzony z Bożego Ducha, bo się nie chciał narodzić. Rozumiecie, o co chodzi? Ktoś nie jest uwolniony od demonów, bo nie przyjął uwolnienia. Ktoś nie wie, bo nie wziął wiedzy. Zrozumcie, co to znaczy być pod łaską. To jest dostęp do Bożej informacji 24 godziny na dobę. Ja mogę nie wiedzieć, ludzie, o różnych rzeczach związanych z innymi ludźmi. Ale na mój temat, na temat mojego życia, ja będę wiedział wszystko. To nie chodzi o to, że ja będę wiedział wszystko do końca mojego życia. Absolutnie nie. Ale ja na bieżąco, chodząc z Bogiem, tak? Będę absolutnie zorientowany w tym, co się dzieje wokół mnie, tak? I będę jeszcze na pułapie proroczym przeskakiwał kilka stopni do przodu i wiedział, co jest przede mną. Niekoniecznie, co jest przede mną rok do przodu, okej? Okay? Ale co się święci obecnie przede mną, bo świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. Czyli ja będę parę kroków do przodu. Zobaczcie, co my mamy. My mamy absolutny dostęp. Jak ludzie przychodzą i mówią, ja nie wiem, czego Bóg ode mnie chce. Ja mówię, bo ty nie chcesz wiedzieć. Ludzie mówią, ja nie wiem, jakie plany ma Pan wobec mnie. Ja mówię, bo nie chcesz wiedzieć. Bo dzisiejsze prawo jest takie, kto szuka, ten znajdzie. Haha, nie ma, że nie znajdzie. Nie ma, że czekamy latami i nie wiemy, co mamy zrobić. Absolutnie nie. Ja wiem, co mam robić. Ja cały czas wiem, co mam robić. Ja wiem, gdzie mam iść, gdzie mam jechać, z kim mam rozmawiać. Ja to wszystko, kurczę, wiem. Rozumiecie? I to jest nazywane popularnie w świecie religijnym pychą. A to nie jest żadna pycha. Jak ja mówię do ludzi, ja wiem, co mam zrobić. A co, Pan ci objawił? Ja mówię, nie, zabrałem se, wziąłem se sam. A dlaczego se sam wziąłeś? Ja mówię, bo jestem synem Boga, mam dostęp do lodówki. Moje dzieci nie przychodzą, nie płakają mnie na kolanach. Tatusiu, czy mogę wziąć sobie plasterek, synki? Wow! Moje dzieci nie pytają mnie, czy mogą sobie wziąć coś do jedzenia, bo czyj to dom? Ich. Bóg powiedział, upodobało się Ojcu dać wam królestwo. To wasze królestwo, wasze królestwo. Macie dostęp do lodówki. Możecie przyjść sobie wziąć. Posłuchaj, jak ci do głowy przyjdzie, że nie masz objawienia, to od razu sobie dorób następną przestrzeń. Nie mam, bo nie wziąłem. Okej? Okay? A nie mam, bo Bóg mi nie dał. Bóg nie rozdaje objawień. Bóg je wyłożył w Nowym Przymierzu i powiedział, bardzo proszę, częstujcie się. Zapraszam do mojej rady. Zapraszam do wglądu. Zobaczcie, co się święci u mnie. Zapraszam do domu. Patrzcie, Jezus powołuje pierwszych uczniów, tak? Pan powołuje, pokazuje się uczniom Jana w ogóle, pokazuje się i dwóch z tych uczniów biegnie za Jezusem i mówią, gdzie ty mieszkasz? Co Jezus mówi? Przyjdźcie, to zobaczycie. Zobaczcie, to jest głos Boga do człowieka. Chodź, zobaczy. To jest Nowe Przymierze. Zapraszam cię, zajrzyj mi w garki. Zajrzyj mi w garki. Jak byłem w Izraelu pierwszy raz, modliłem się, Panie, jak się Kościół zakłada, powiedz mi. Bo ja nie wiem, jak się Kościół zakłada. Ja znam już wszystkie metody działania. Jak się Kościół... I świadomość przychodzi. Ja pytam dokładnie w ten sposób. Jak to było, Jezu, że za Tobą ludzie w ogóle szli? Co to w ogóle było? Bo to dla mnie było za mało informacji, że znaki, cuda, to dla mnie za mało było. I dochodzi do mnie myśl. Ja z nimi byłem. Ty. Wiecie, co on zrobił? On się wziął, wyprowadził z tego Nazaretu. Od tej matki i od ojca, tak? Ty, zaczął z nimi żyć. Oni wiedzieli wszystko o nim. Oni wiedzieli, co on lubi, że on lubi rybkę z grilla. Rozumiesz? Oni w ogóle wiedzieli, jakie on ma poczucie humoru. On ze z nimi żył! Ty, to była normalna sprawa. On z nimi wziął, zamieszkał. W ogóle, zobaczcie, oni w pewnym sensie stworzyli jakąś komunę. Sektę. Rozumiesz? Oni w ogóle poopuszczali. Jest napisane, że w ogóle, że oni opuszczają ten tutaj ojca, tutaj rodzinę. W ogóle idą za nim, nie? Jeden bierze żonę, inny nie bierze w ogóle. To w ogóle idą za nim. Ty. Powstaje jakaś dziwna formacja.
To nie było tak, że co niedziela Jezus prosił, piątka, dziewiątka, chłopaki, idziemy na pustynię, mamy się nabożeństwo przebudzenie. Bo absolutnie nie. Oni zaczęli ze sobą żyć. Co to znaczy? Znaczy, że Jezus ich wprowadza w swoje życie. On mówi, zobaczcie, jak ja żyję. Zobaczcie, jak ja odczuwam. Zobaczcie, co ja lubię. Zobaczcie, co mi pasuje. A chrześcijanin dzisiaj pół życia spędza na kolanach i mówi, Panie, jak mam żyć? Powiedz mi. A potem nasłuchuje. Ja mówię, bo cię żyłka pierdząca pęknie. Uspokój się, człowieku. Bez nerwów. Najważniejsza sprawa. Bez nerwów. Nie napinaj się. To jest, my żyjesz pod łaską, a nie pod prawem, bez napinki. Napinka była za Mojżesza. Tak, za Jezusa nie ma napinki. Dlaczego? Bo jest dostęp do Bożych celów, planów i dążeń. Można sobie tam zaglądać. Hebrajczyków 8:11. List do Hebrajczyków 8:11. Słowo Boże mówi tak. I nikt nie będzie uczył swego ziomka, ani też swego brata, mówiąc, poznaj Pana. Bo wszyscy mnie znać będą, od najmniejszego do największego z nich. Co to jest? Szok! W Starym Przymierzu rabini, uczeni w piśmie, opowiadali o różnych cechach Boga. Rozumiecie? Tłumaczyli, jaki jest Bóg. Co Bóg lubi, jakie On ma upodobania. A ten autor, prawdopodobnie święty Paweł, chociaż Bóg to wie jedyny, kto to napisał, mówi, przyjdzie czas. I ten czas, to jest czas obecny. Bo to jest proroctwo wypowiedziane do obecnego czasu. Rozumiecie? Nikt nie będzie pouczał ziomka swego. Wszyscy znać mnie będą. Wszyscy, którzy oddali swoje życie Jezusowi. Oni znać mnie będą. I tu jest użyte greckie słowo ginosko. Ginosko. To znaczy będą znać mnie dogłębnie, osobiście, prywatnie, tak? Nie będą mnie znać z opowiadania, tylko ze spotkania. To wielka różnica. Nie z opowiadania, ze spotkania. Obietnica poznania Jego osoby. Księga Amosa 3:7. Księga Amosa 3:7. Nie, wiesz, zaraz nie znajdę. Amos. Jest. Księga Amosa 3:7. Zaiste. Nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawi swojego planu swoim sługom, prorokom. To też się, to jest proroctwo wypowiedziane setki lat przed Nowym Przymierzem. Nie czyni Pan nic. Słowo nic jest kluczowe. Nic. To znaczy, że Bóg nie ma przed Tobą żadnych tajemnic. Bóg nie ma przed nami tajemnic. Rozumiecie? Jak ja słucham, jak w kościele katolickim są te teksty. Oto wielka tajemnica wiary. Mówię, ale jazda. Jaka mówię tajemnica wiary? Jak tu jest napisane, człowieku, zaiste nie czyni Wszechmocny Pan nic, jeśli nie objawi swojego planu swoim sługom prorokom. Tak? No to kolejny jest prorokiem. Jesteś prorokiem. Jesteś prorokiem, bo prorok to nie jest prorok w Starym Testamencie. To w ogóle nie jest to nie jest to. Będę was o tym też uczył. To w ogóle co innego jest. Tak? To jest ta sama nazwa. Polski język jest taki płytki właśnie. To jest taka nazwa, taka sama nazwa. Tak? Pokolenie prorocze, czyli pokolenie mające wgląd w wieczność. Więcej, pokolenie prorocze to pokolenie, które ma wgląd z wieczności w czas. Wiesz, jak się patrzy z wieczności? List do Efezjan. Siedzisz na tronie z Jezusem. Amen? Patrzysz w czas. Wczoraj, dziś, jutro. Rozumiesz, o co chodzi z prorocznym wglądem? To prorok to nie jest, bo to kiedyś prorok przychodził i mówił, co mówi Pan. Dzisiaj tak nie ma. To nie są tacy prorocy, czy latają tacy prorocy, rozumiesz? Ja powiem ci, co Pan mówi. Ja wiem, co Pan mówi.
Ja wiem, co mówi Pan, bo ja mam Ducha Świętego. Powiedz mi, co ty uważasz, rozumiesz? Może być to dla mnie potwierdzenie, może być to dla mnie informacja. Prorocy cię zupełnie inną rzecz mają, inna rzecz. Inna sprawa. Nie na dziś tu temat, co dzisiejsi prorocy mają do roboty. A więc mamy obietnicę w Hebrajczyków 8:11 poznania Jego osoby, a w Amosa 3:7 obietnicę poznania Jego planów, celów i dążeń. To jest obietnica. A Słowo Boże mówi, że w Chrystusie Jezusie wszystkie Jego obietnice mają swoje tak. Jak będziesz się kładł dzisiaj spać wieczorem albo jutro wstaniesz rano, to powiedz tak: Panie Boże, dziękuję Tobie, że poznanie Twojej osoby jest dla mnie dostępne w 100%. W 100%. Panie Boże, ja nie będę już żebrał o żadne objawienie. Panie Boże, ja ogłaszam w imieniu Jezusa, że ja mam dostęp do Twoich planów, celów i dążeń. Ja w to wierzę, mój drogi Ojcze. Rozumiesz, o co chodzi? Nie będę chodził jak zbłąkana owca, człowieku. Ja nie jestem zbłąkana owca. Człowieku, ludzie bez przerwy szukają. Ja mówię, czego ty szukasz? Czego ty szukasz? Szukam Pana. Czekam na Pana. Czekam, aż mi Pan objawi. Jeszcze tego nie zrobiłem, bo Pan mi nie objawił. Rozumiecie? Czasami ja próbuję na przykład bardzo mocno te rzeczy zaakcentować ludziom, którzy szukają męża czy żony przez 30 lat. Ja mówię, bo się kłopociki pojawiają, no. Ile ty czekasz na tego męża czy żonę? Albo na to, jak ci Pan biznes objawi. No przecież człowieku, ty, bo emeryturka, no, się zrobi. No, zanim ty się dowiesz, jaki masz biznes, no. Przecież życie przeleci. Te życie jest jakoś, no i te krótkie te życie jest tutaj na ziemi, no. Jakbyśmy mieli tak czekać ludzie, to my jesteśmy, człowieku, rozumiesz, z ręką w lutniku, Panie. Poznanie Boga. Pierwsza rzecz podstawowa, jeżeli chodzi o poznanie Boga. List do Rzymian 1:21. List do Rzymian 1:21. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Poznanie Boga jest ściśle związane z uwielbieniem Go jako Boga. Pierwszy punkt, jeżeli chodzi o to, aby poznawać Boga, tak, to jest podjąć decyzję, tak, że to jest numer jeden w życiu. W ogóle wiecie, co to jest uwielbienie Boga? To jest postawienie Boga na pierwszym miejscu w życiu. Nie teoretycznie. Nie teoretycznie. I tak jak ja wam wczoraj mówiłem, kto szczerze szuka, na pewno znajdzie. Kto ściemnia, że szuka, nic nie znajduje. Proste. I teraz patrz, tutaj jest napisane, poznali Boga, lecz nie uwielbili Go jako Boga. Czyli, że przyszli do Jezusa, amen, na przykład, przychodzi ktoś do Jezusa, jednakże nie ustanowiwszy Go realnie na pierwszym miejscu, człowiek ten z automatu zamyka się na Boży przekaz. I ludzie mówią, ja nie wiem, co Pan mówi. Ja mówię, a kto siedzi na tronie Twojego życia? Powiedz. To jest bardzo ważna sprawa. Powiem wam pewną anegdotę w tym momencie. Może ta anegdota to nawet źle powiedziane. Może to słyszeliście, może nie. Był pewien człowiek i ten człowiek miał problemy z diabłem. Przychodził do niego diabeł co pewien czas, pukał do niego do domu. Facet mu otwierał drzwi, diabeł go walił w łeb, skopał go i odchodził. I tak sobie facet żył. I on się modlił do Boga i mówił, Panie Boże, pomóż mi, bo mnie bije diabeł. I któregoś dnia dowiedział się o Jezusie i przyjął Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Więc zaraz po przyjęciu Go jako Pana i Zbawiciela, ktoś zapukał do drzwi, otworzył drzwi, stoi i jest. Jestem, mówi, zaprosiłeś mnie, jestem.
On mówi, panie, wchodź, super, wyszykowałem ci najlepszy pokój w moim domu. Oddaję ci moją sypialnię, sam będę spał w salonie. Jezus mówi, nie ma problemu. Mówi, tu masz plazmę, panie Jezu, w ogóle barek, co chcesz, rządź się. Jezus się rządzi, ktoś puka, facet biegnie do drzwi, otwiera, diabeł. Faceta w łeb kopa, facet zakrwawiony leży, poszedł diabeł. Facet leci do Jezusa, mój panie, o co kama? Przecież oddałem ci swoje życie. Jezus stoi się, patrzy na niego. Mówi, panie, dobrze, w porządku. Bierz sobie i ten salon, bierz sobie w lodówkę, kuchnię, wszystko, idę do piwnicy mieszkać. Będę sobie tam siedział w tej piwnicy, a ty już chcesz tutaj wszystko. Jezus mówi, jak uważasz? Więc Jezus się rozgościł, pukanie do drzwi, Jezus sobie siedzi na kanapie. Facet leci z piwnicy, otwiera drzwi, jak zwykle. Diabeł tylko zepnął, o Jezus. W łeb, facet leży. Facet mówi, o co chodzi, Jezu? Co mam jeszcze zrobić dla ciebie? Jezus mówi, zróbmy w ten sposób. Ja w ogóle tu mam gdzie mieszkać. Ale jak tak napierałeś, to się nie opierałem. Zróbmy tak, przepisz mi dom. Zrzeknij się na moją korzyść tego domu. I w ogóle, wiesz co, zajmij się ten salon, śpij się w tej sypialni. Ja jestem świetny w gospodarowaniu, pójdę cię w piecu napalę, w tej piwnicy w ogóle, wiesz. W ogóle żyj sobie. Facet przepisał, pukanie do drzwi. Facet tak zwykle leci, Jezus mówi, poczekaj, to mój dom, ja otworzę. I wiesz, co się stało. Diabeł zbity i skopany na progu. Mało chrześcijan rozumie tą zasadę. Tu chodzi o szczere, realne oddanie życia. Wtedy zaczyna się otwierać droga do poznania Bożych planów, celów i dążeń. Ludzie, to tak działa. Nie działa to w żaden inny sposób. To nie jest jakaś mechaniczna formuła, że przyjąłeś Jezusa jako Pana i Zbawiciela i ty automatycznie, bez oddania wszystkiego, raptem cudownie wszystko słyszysz. Ja słyszę, jak ludzie słyszą. Ludzie słyszą takie pierdoły, że nie pytaj. Ja mówię, człowieku, ty uważasz, że to Bóg mówi? Więc ja was będę uczył, jak mówi Bóg, nie? Zobaczycie, zobaczycie, ile razy w życiu uważaliście, że to Bóg, natomiast to w ogóle nie Bóg. Innym razem zauważycie, że mnóstwo razy do was mówił Bóg, jasno i klarownie, ale olaliście to równiutko. Bo to było takie w ogóle, takie nie twoje. Tak, to jest nie twoje. Jak mówi Bóg, to jest w ogóle nie twoje. To jest takie w ogóle nie twoje, że się z tym nie chce człowiek zżyć. Uwielbienie Boga jako Boga, posadzenie Boga na w cudzysłowie, na pierwszym miejscu swojego życia, to jest to. To jest początek. Poznanie Boga jest ściśle związane z uwielbieniem Go jako Boga. Posłuchajcie, Bóg to Bóg. Bóg to nie jest kolega. Bóg to nie kumpel. To nie jest taka postać, no. Wiecie, nasze dzieci są wychowywane w absolutnej wolności. W absolutnej. Ja mam syna, który, nie wiem, teraz jest na diecie. I ćwiczy, ale był czas niedawny, że ważył 104 kg. Po prostu podnosił mnie do góry. Rozumiecie, o co chodzi? Ale ten mój syn, który w ogóle ma liderskie skłonności, w ogóle jest lubiany w środowisku, rozumiecie? Jest odważny, mimo że Jezusa nie zna. Rozumiecie? Tak? On w ogóle nie mówi do mnie na ty. On mówi do mnie tato. Nie ma czegoś takiego, że on przejdzie i mnie klepnie. Bo od małego miał tłumaczoną prostą rzecz. Ja jestem twoim tatą, a twoje jest twoja mama. Jak był młodszy, tak? Miał ten czas w ogóle, gdzie wszystko wiedział i raz burknął do Agaty coś głośniej, to podszedłem, mówię do niego, to jest moja kobieta. Chcesz mieć do czynienia w ogóle z samcem? Chcesz? Ja ci szybko to umożliwię. Zapamiętasz w ogóle momentalnie to, że się nie dotyka tych kobiet.
Najpierw moja żona, potem twoja matka. Przepraszam, męsko toaletę. Rozumiecie? Chodzi o to, że trzeba zrozumieć tą zasadę. Bóg nie jest ani kolegą, ani nikim innym. Bóg jest Bogiem. To Bóg. I my mamy Boga uwielbić jako Boga. Jako Boga. Uwielbienie Boga ma swój fundament w życiowej postawie dziękczynienia. Podstawowy element to jest dziękczynienie, żeby uwielbienie Boga mogło w twoim życiu zafunkcjonować prawidłowo i otworzyć ci drogę, tak? Do tego, aby jasno widzieć Jego plany, cele i dążenia. Poznając Jego osobę, musisz przyjąć pozycję dziękczynienia, nie pretensjonalności, nie dlaczego, nie po co, tylko jest ser. To jest postawa. Przychodzi prawda Boża. Rozumiesz? Jest jakaś prawda Boża. I chrześcijanin widzi prawdę Bożą i salutuje prawdzie Bożej. A nie, o, ja mam takie zdanie. Mnie gówno obchodzi twoje zdanie. To jest postawa. Jest ser. Bo to Bóg. To jest Bóg. W dzisiejszym nowożytnym chrześcijaństwie to w ogóle ucieka ludziom. To Bóg! Bóg! Dla mnie to jest szok. Jak ja patrzę na ludzi, to w ogóle ludzie robią. Jakie podejście jest w ogóle do tego? On był Bogiem, On jest Bogiem i On będzie Bogiem. Tak, to jest twój przyjaciel, to jest twój ojciec, to jest twój starszy brat. Rozumiesz? Twój lekarz, wręcz sługa twój. Bo on przychodził, on przyszedł ci służyć. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle szok, nie? Ale to jest Bóg. I postawa dziękczynienia. Dziękuję ci, panie ludzie, od 2001 roku nigdy nie miałem pretensjonalnego tonu. Ja nigdy nie zapytałem Boga, panie Boże, a dlaczego? Ja nie wiem, co to w ogóle znaczy. Dlaczego mi się to przydarzyło? Dlaczego? Dziękczynienie. Rozumiesz? Ja mam coś takiego, że im bardziej mnie diabeł dociskał, tak? Tym bardziej dziękowałem Bogu, że jest ze mną. Ja miałem nacisk, ja mówię, Boże, uwielbiam Cię. Jesteś jedynym Królem i Panem. Ja w sytuacjach, w których miałem naprawdę bardzo trudno, rozumiecie? Włączałem sobie uwielbienie, w ogóle tańczyłem, śpiewałem, w ogóle krzyczałem. Ja mówię, metoda, to była ja mam metodę dziękczynienia. To jest metoda. Metoda. Wybiegałem gdzieś w pole, stałem parę godzin, uwielbiałem Boga gdzieś w życie. Rozumiesz, o co chodzi? Wychwalałem Go, rozumiesz? W ten sposób. Pamiętam, kiedyś z Agatą wyganialiśmy demona z człowieka, aż do nocy. W strasznym stanie w ogóle ten człowiek był. I w pewnym momencie nastąpiła taka silna manifestacja, że już wszystkie atuty mieliśmy wybite z ręki. Agata zaczęła uwielbiać Boga, tak? Gościa zaczęło skręcać, zaczęły być uwalniane, tak? Demony zaczęły wychodzić. Uwielbienie Boga ma za swój fundament życiową postawę dziękczynienia. Dziękczynienie, przyjaciele, to wdzięczność objawiona w posłuszeństwie. Dziękczynienie to nie jest jedynie coś, prawda, co jest, dziękuję Ci Panie, dziękuję Ci Panie Boże, dziękuję Ci Panie Boże, nie. Dziękczynienie to wdzięczność objawiona w posłuszeństwie i co dalej? I romantyczne poszukiwanie relacji z sercem samego Boga. Czyli ja chcę iść głębiej w Ciebie. Ja chcę iść bardziej w Ciebie. Ja tego chcę. Wiecie? W ten sposób. Czyli ja przede wszystkim podejmuję decyzję o dziękczynieniu. Ja podejmuję decyzję o absolutnej wdzięczności. Absolutnej wdzięczności. Kiedy Ty chcesz rozwijać się w Bogu, to Ty musisz podjąć decyzję, tak? O absolutnej wdzięczności. W 100% wdzięczności. Choćby emocje Twoje drżały, choćby emocje Twoje skakały, choćby nie wiem, co się działo wokół Ciebie, tak? To Twoja postawa wdzięczności będzie Tobie otwierała możliwości, tak? Poznawania Bożych celów, planów i dążeń. I teraz to coś,
wymaga tego, aby zacząć być w tym absolutnie wiernym. Jak ja jestem wierny w tym? Ja decyduję o tym, że prawda Boża jest numer jeden i żeby krew się lała, ja tą prawdę będę realizował. Krótko powiedziawszy, jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. W ogóle to jest to. To pamiętajcie, zawsze Boża prawda jest pewnego rodzaju sędzią w naszym życiu. Sędzią w małżeństwie, sędzią w relacjach, sędzią w kościele. Wszędzie ona jest sędzią. Ja się zawsze odnoszę do Bożej. Ja z kimś rozmawiam i mówię tak, co mówi prawda Boża w tym temacie? On mówi, a ja nie wiem. Ja mówię, się dowiedz. Bo to jest odnośnik. Od tego wychodzimy. Rozumiecie? My tak prowadzimy nasze życie na przykład, nasze relacje wzajemne z Agatą. A co na to prawda Boża? Co na to prawda Boża, co do mnie powiedziałeś, Artur? Co na to prawda Boża? Jaka jest prawda Boża w tym? Gdzie ona jest? Podchodzę do dzieci moich, a co na to prawda Boża? Bo ja przyjąłem postawę wdzięczności wobec Boga, którą ja objawiam w posłuszeństwie. I posłuchajcie, to zaczyna implikować w pewnym sensie romantyczne podejście moje do Boga. Nie bójcie się tego, że najpierw idzie posłuszeństwo, a potem idzie słodycz. To tak jak w ogóle... Patrzcie, gdyby ludzie w małżeństwie, w małżeństwa wchodzący, zaskoczyli, zatrybili taką rzecz, że najpierw idzie posłuszeństwo, a potem słodycz, tak? To by zupełnie inaczej małżeństwo szło. Natomiast małżeństwa w systemie tego świata proponują nam taki układ. Najpierw słodycz, a potem zobaczymy. Nie ma najpierw słodycz. Najpierw posłuszeństwo. Mi się podobało, jak Paweł w ogóle w 7 rozdziale pierwszego listu do Koryntian tłumaczy w ogóle, jak ma wyglądać życie seksualne, od czego mają zaczynać. Tak? Mówi tak, niech żona oddaje mężowi, co mu się należy, a mąż żonie, ponieważ nie mąż zarządza własnym ciałem, lecz żona i nie żona zarządza własnym ciałem, lecz mąż. Kropka. Ty. I koniec, dziękuję. Ja mówię, szok w trampkach. Jak on to wziął wszystko, obrzezał z romantyzmu, ten Paweł. Ty czujesz klimat? Jak on to w ogóle oczyścił? Dlaczego? Najpierw posłuszeństwo. Najpierw posłuszeństwo. Ale ja tutaj nie jestem zainteresowana w ogóle w ten sposób. Ja się nie pytam. Zrób sobie w głowie zmiany. Prawda niech cię oświeci, prawda. Prawda. Zrozum, że jak zaczniesz od prawdy, to skończysz w romantyzmie. A jak zaczniesz od romantyzmu, to możesz skończyć w kiblu. Przy muzyce disco polo. Tak. Ale jak zaczniesz od prawdy w małżeństwie, rozumiesz, to skończysz w romantyzmie. Słowo honoru ci mówię. Zacznij od... I tak jest we wszystkim. W relacjach zacznij od prawdy, rozumiesz, skończysz w przyjaźni. Zacznij od domagania się przyjaźni, skończysz w kiblu. Zakładasz kościół, zakładasz wspólnotę, zacznij, tak, od tego, aby służyć, posłusznie, tak. Zacznij od tego, jaka jest prawda, tak. Kto z was chce być pierwszy, niech będzie sługą waszym. Każdą pracę zaczynaliśmy od służenia ludziom zawsze. Cokolwiek robiliśmy. Pierwsi rozstawialiśmy krzesła, ostatni wychodziliśmy, sprzątaliśmy, wszystko robiliśmy my. Dzisiaj wielokrotnie palcem się nie dotykamy do różnych rzeczy. Dlaczego? Ja dzisiaj, jak patrzę, jacy są ludzie wokół nas, nie? To ja w ogóle, ja czasami płaczę. Ja jestem w ogóle w szoku. Nam ludzie już nic nie dadzą zrobić wielokrotnie, rozumiecie? Jak ja na przykład kogoś w Warszawie w kościele, na przykład mówię, poproszę kogoś, nie? Są tacy ludzie, ja mówię, czy mógłbyś tam pojechać, tak? A człowiek mnie pyta, jak to, czy mógłbym? Nie rozumiem cię, Artur. Powiedz do mnie, masz tam natychmiast pojechać. Ludzie do mnie to mówią. Ja mówię, czy mógłbyś? Rozumiesz mnie? To jest szok dla mnie.
co się w ogóle stało wokół naszego życia. Dlaczego? Stanęliśmy na prawdzie. Kto chce być pierwszy, niech będzie słuchał. Ale kiedy na przykład zaczyna się, że ktoś zakłada kościół, tak? I on jest trzy osoby, tak? I on się domaga szacunku, tak? To ja mówię, najpierw na terapię przyjdzie. Najpierw na terapię, jeżeli od ludzi domagasz się szacunku. Ja dzisiaj nieposłusznym ludziom mówię proste rzeczy. Proszę mnie przeprosić. Nie dlatego, że mi na tym zależy, bo ja to ulewam, czy przeprosimy. Rozumiecie? Bo ja nie mam żalu do ludzi. Ale dlatego, że on potrzebuje mnie przeprosić. Bo jak on mnie nie przeprosi, to będzie gnił. Dokładnie. To tak samo jak jest z dziećmi. Mówię, proszę mnie przeprosić. Przecież nie dlatego, że ja się gniewam, no bez przesady, tak? Człowieku, ja jestem odporny na to. Tak? Ale dlatego, że dziecko mnie musi przeprosić, ponieważ dziecko musi zrozumieć prostą rzecz, że popełniło błąd i dlatego ono musi zacząć pokutować, a pokuta to jest pierwsza rzecz, to jest uznanie tego, że coś robiło się źle. I tutaj widzimy, że dziękczynienie to wdzięczność objawiona w posłuszeństwie i z tego wychodzi romantyczne poszukiwanie relacji. To jest to. I tu zaczyna funkcjonować realne uwielbienie. A więc co? Ty musisz zdecydować o poddaniu się. Uwielbienie jest przesiąknięte faktem śmierci naszej starej natury. Czyli ja jestem przekonany, że nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. W związku z tym ja się skupiam na Bogu, bo ja nie mam nic więcej. Ja nie posiadam nic więcej. Ja nie posiadam żony, nie posiadam dzieci, ja nie posiadam służby, ja nie posiadam nic. To jest realne poddanie. Chcąc wyraźnie słyszeć, rozumieć, widzieć Boże serce, Boże cele, plany, dążenia, ja muszę tak żyć, ja tak żyję. Stąd Pawłowe teksty, kto ma żonę, niech żyje, jakby żony nie miał. Ty z jednej strony on zachęca, małżeństwo, wszystko tłumaczy, a potem wyjeżdża z takimi tekstami. Kto ma żonę, jakby żony nie miał. Kto ma męża, jakby męża nie miał. Kto handluje, jakby nie handlował. Kto ma, jakby nic nie miał. No i Holender, weź tu żyj z tym Pawłem teraz. Raz ci z tej strony daje tak, z drugiej. Ale on tutaj pokazuje zasadność, że Bóg jest number one. Jesteśmy absolutnie poddani. Absolutnie poddani. Nie wolno się bać tego rodzaju rzeczy. A więc wiemy, że już umarliśmy. I co dalej? Idziemy krok dalej, wiemy, że Bóg jest w nas. Jesteśmy przesiąknięci tą informacją. Żebyś jasno mógł oglądać Boże plany, cele i dążenia, ty musisz wiedzieć, że Bóg jest w tobie, a nie gdzieś daleko. Ty nie szukasz. Ty kładziesz rękę na brzuchu i mówisz, dziękuję ci, że wiem. Halleluja. Ty nie mówisz, Panie, objaw mi, tylko mówisz, dziękuję ci, że wiem, że szumarłem i żyjesz we mnie. Halleluja. Ja wiem, Panie. Halleluja. W głowie nic nie masz, nic. W głowie nic nie masz. Ktoś by zapytał, co ty masz w tej głowie w tym temacie? Wiesz? Nic. To dlaczego ty mówisz, że ty wiesz? A ty mówisz, no bo wiem. A to jest wariactwo. No ja to nazywam wiarą. Wiem, jak mam postąpić. Wiem, dokąd mam pójść. Wiem, gdzie mam pojechać. Pewien człowiek odebrał od Boga taką informację, że ma lecieć do Chin. I ma tam głosić Chrystusa. W Chinach. I on się modlił i mówi, Panie Boże, mam lecieć do Chin. Zgadzam się na to. Nie mam za co lecieć do Chin. Nie mam bladego pojęcia, dokąd mam polecieć do Chin. Nie znam chińskiego. Panie Boże, mówię. Dziękuję Ci, że lecę do Chin. I modlił się w innych językach. Przyszła do niego myśl, że ma wziąć wszystkie swoje oszczędności, jakie ma, rozumiecie, spakować się i pojechać na lotnisko. I on pojechał na lotnisko, w Nowym Jorku wszystko się dzieje. I on się modlił, Panie Boże, dziękuję Ci, że lecę do Chin. Nie ma nic, nie ma biletu na samolot. W ogóle nie wie, o której jest samolot. On nie wie nic dalej. Ale mówi, dziękuję Ci, że wiem, że mam do Chin lecieć. Dziękuję za te Chiny, rozumiesz? Jest na lotnisku w Chinach, w Nowym Jorku. I mówi, Panie Boże, dziękuję Ci za te Chiny. Chodzi, dziękuję Ci za te Chiny. Wspaniale, Panie, halleluja. Zachciało mu się siku. Poszedł do toalety i wyszedł w Pekinie. To jest fakt opisany. Szok.
wyszedł w Pekinie. Wszedł do toalety w Nowym Jorku, wyszedł w Pekinie. Ucuł kamer. Rozumiecie, chodzi o to, że my musimy zacząć rozumieć pewne rzeczy, że ja wierzę, że jestem zjednoczony z Bogiem. Ja nie wiem, jeszcze raz, ja nie wiem, jak funkcjonują pewne mechanizmy, ale jestem zjednoczony z Bogiem, więc ja ogłaszam, że ja wiem, jakie są Jego plany, cele i dążenia. W tym momencie, kiedy ja zaczynam w to wierzyć, oczywiście mając tą cały czas postawę poddania, tak, dziękczynienia, tak, i brnięcia w Niego, ja zaczynam doświadczać informacji, zdarzeń, rozumiecie, określonych jakby splotów przypadków. Splotów. A więc prawidłowe poznanie Boga jest ściśle związane z poznaniem naszego wewnętrznego człowieka, czyli prawdziwych nas samych. Dlatego jeżeli chcesz poznawać Boga, tak, to bądź człowiekiem rozważającym swoje wnętrze, swojego wewnętrznego człowieka. Dziękuj, że jesteś nowy. Dziękuj, że jesteś świeży. Dziękuj, że masz dostęp do Ojca. Dziękuj, że Duch Święty mieszka w tobie. Rozumiesz? Nie bój się poruszać się w wyobraźni swojej. Wiecie, częstokroć moja modlitwa, wiecie, jak wygląda? Siadam sobie, modlę się w innych językach i wyobrażam sobie, co ja tam wyprawiam w różnych sytuacjach. Taka modlitwa moja. Wyobrażam sobie, że stoję na stadionie, głoszę do ludzi, w ogóle nawracają się tysiące ludzi, a ja się modlę w innych językach. To jest moja relacja z Bogiem. Ja nie siedzę ciągle, Panie, dziękuję Ci, uwielbiam Cię, chwała Ci, Jezus, halleluja, halleluja. Ja nie wiem, czy o to chodzi. Ja to nie wiem, o co to w ogóle kamam, czy to w ogóle to jest. Bo ja nie wiem, czy ja bym chciał, żeby moja żona na przykład przy mnie usiadła, bo jest wieczór, rozumiesz, ona mówi, Artur, kocham Cię tak bardzo, ale super jesteś, no naprawdę, 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 zobacz, co ja robię, chwalę Cię, Artur, kocham Cię tak bardzo, ha, 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 ha. Ja tak upatrzył, mówię, wow. A często tak, a teraz sobie wyobraź Boga, który na Ciebie patrzy. Panie, chwalę Cię, no przecież widzę. Po co mi to mówisz jeszcze? Czemu uważasz, że co, jestem, mam psychozę, mam jakąś? Rozumiesz? Albo halleluja, halleluja, halleluja. Nie wiem, to ja nie, mi się czasami wydaje, że ludzie uważają, że Bóg to jest jakaś nienormalna postać. Takie coś jest, że to jest to. Nie, ja się skupiam na swoim wewnętrznym człowieku. Ja w ogóle wierzę, że Bóg mi filmy wyświetla w środku. Ja w ogóle wierzę, że ja mam Jego myśli. Ja uwierzyłem, że mam myśli Chrystusowe. Ja się modlę w innych językach, rozumiesz? I ja w ogóle wiem, że mam myśli Chrystusowe. Ja to wiem, ja w to wierzę. Ja sobie przyjdę rano, rozbiję sobie stres, człowieku, pomodlę się w innych językach i siedzę. Ja się tak zachowuję. Ktoś mówi, co ty robisz? Ja mówię, mam relację z Bogiem, a co? Nie rozumiem, o co kaman. A co ja mam tam robić? A co ja mam robić? Krzyczeć przez 30 minut, chwalę Cię, chwalę Cię, chwalę Cię? To jest mantra. To jakaś mantra. Czym to się różni od różańca katolickiego? Zdrawać Maryjo łaskich pełna Pan z Tobą, zdrawać Maryjo łaskich pełna Pan z Tobą. Halleluja, halleluja, halleluja. Widzicie? Tak, tak. Tam po katolicku to był protestant. To jest chwalenie Boga? To w ogóle nie to. To jest postawa. 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 Tu mają znaczenie słowa, ale to jest przede wszystkim skupienie się na swoim wewnętrznym człowieku. Poznanie Boga to jest poznanie wewnętrznego człowieka. Czy wy w ogóle wiecie, że my nie mamy innej możliwości, innego oglądu Boga? Tylko Boga, który jest w nas? To nie mamy innego Boga. Tu nie ma czegoś takiego. Wiecie, jak ludzie to olewają? W ogóle ludzie się nie liczą z tym, że na przykład skupiając się na wewnętrznym człowieku, ty możesz mieć po prostu potężne steki informacji podawane. Nie szukam, Panie, objaw mi w ogóle, wiesz. A ty w ogóle wiesz rzeczy różne, wiesz. Różne rzeczy wiesz. Kiedyś, chyba w 2014 roku, byliśmy gdzieś na Sylwestra i modlę się. Mam tego Sylwestra tam. I w ogóle... W 14 chyba. I w ogóle, słuchajcie...
myśli takie mi przychodzą. Takie myśli mam w ogóle. Modlę, w ogóle skupiam się jak zwykle na wewnętrznym człowieku i przychodzą mi takie myśli w ogóle, nie? Czy to jest, w ogóle rolnictwo to jest bardzo dobra rzecz, to można na tym zarobić, to trzeba o tym pomyśleć, że w ogóle w rolnictwo się będzie, że to mówię, różne rzeczy będą padać, a rolnictwo nie będzie. Dobrze mieć coś wspólnego z rolnictwem. W ogóle ja siedzę, mówię, modlę się człowieku o rolnictwie, myślę. Tylko że ja już wiem, co to jest wewnętrzny człowiek. I ja sobie pozwalam w tym płynąć, tak? Pozwalam sobie płynąć w tym. Ja sobie płynę, a niech to rolnictwo we mnie płynie. Jakieś działki widzę, jakieś roślinki, tam proroctwo jakieś zapisałem w związku z tym, potem powiedziałem, nie? Po dwóch latach chyba, czy trzech, po dwóch latach pewno, no ja już nie pamiętam, czy trzech latach, stajemy w takim miejscu, znaleźli się tacy ludzie wokół mnie, takie informacje, tak? Że zostaje nabyta ziemia, że są posadzone drzewa, które rosną w ogóle w ciągu 6 lat, tak jak w ciągu 30. Taki gatunek drzew trafił w nasze ręce. Rozumiecie? Raptem jest coś, co się pojawiło wcześniej w moim wewnętrznym człowieku. Ja wiedząc, że to się w moim wewnętrznym człowieku pojawiło, byłem odważny, żeby te rzeczy zaaranżować później, żeby też powiedzieć o tym innym ludziom, żeby podejść do człowieka w kościele i powiedzieć, tak, trzeba kupić ziemię. Wiem od Boga, że na tej ziemi będzie można zarobić. Rozumiecie? Dzisiaj jest ponad 1,5 hektara ziemi zasiana drzewami, które rosną. I drewno z nich po prostu da bardzo duży, duży pieniądz. Jeszcze trochę. Jeszcze 4 lata i po prostu z tego będzie płynął cash. Idąc dalej. Boże plany, cele i dążenia. Jak one wyglądają? Izajasz 25.1. Księga Izajasza 25.1. Ja mam daję krótkie zarysy tego. Izajasz 25.1. Panie, Tyś moim Bogiem, będę Cię wysławiał i wielbił Twoje imię, gdyż dokonałeś cudów, Twoje odwieczne plany są niezłomną prawdą. Posłuchaj. Twoje odwieczne plany są niezłomną prawdą. Co jest podstawą planów Boga? Prawda. Mówiłem Wam wczoraj o prawdzie. Prawda ma imię. Plany Boga u swojej podstawy mają Jezusa. Pamiętaj, żaden plan Boga nie będzie inny niż prawda. Żaden plan Boga. Zobaczcie, jakie to jest proste. Ktoś na przykład naucza, że Bóg daje choroby. Prawda? Albo że coś osiąga przez choroby. No ewidentne kłamstwo. Dlaczego? Ponieważ żaden plan Boga nie jest związany, prawda, z chorobą, gdyż Jezus poniósł choroby na krzyżu. A więc jest to niespójne z ofiarą Jezusa, więc natychmiastowo odrzucamy. To jest sprzeczna informacja. Jeżeli ty zrozumiesz, jak się segreguje te rzeczy, to od razu na same dzień dobry odrzucisz masę różnych rzeczy, które być może do tej pory uważałeś za jakieś Boże plany, cele lub dążenia do twojego życia. Boże plany to niezłomna prawda. Niezłomna prawda. Czyli prawda, która jest nie do złamania. Ostateczna, mocna, silna. Prawda? Na przykład ktoś ma jakiś czas jakieś problemy finansowe. Tak? I przychodzi do niego prorok, tak jak ich dzisiaj wielu takich proroków. I mówi, Pan teraz wypala cię. Przygotowuje cię do rzeczy wielkich. To jest niezgodne z prawdą. Ponieważ Chrystus stał się ubogi, abyś Jego bogactwem był ubogacony. Rozumiesz? Bóg niczego Cię nie uczy przez to, że nie masz pieniędzy. Bóg nie ma planów,
takich, abyś przez jakieś okresy czasu nie miał pieniędzy. Bóg to nie jest jakiś dziwny coach, który cię tam w ogóle wkręca w jakieś historie i w tych historiach w ogóle on cię tam szkoli. Bo w ogóle wiecie, co to jest wszystko na marginesie? To jest próba dodania czegoś do krzyża. Pamiętajcie, jeżeli ktokolwiek w życiu wam coś dodaje do krzyża, na przykład mówi, że potrzebne jest jakieś doświadczenie, że Bóg nas doświadcza. No nie, Bóg nie doświadcza, bo krzyż jest wystarczający. Nie ma doświadczeń chrześcijan. Nie ma prób jądrowych, przez które przechodzimy. Bóg nikogo nie wypala. Ja zawsze mówię, człowieku, ty uważasz, że Bóg, co to jest Bóg? Człowiek. Hutnik. Kto? Hutnik. Bóg to hutnik, niektórzy mówią, on wypala nas. Mówię, Bóg cię wypala? Bóg nikogo nie wypala, gdzieś to wyczytał. No i tam mu wyczytał u Izajasza. Mówię, no nie czytaj Izajasza, jak nie umiesz. Trzeba umieć Izajasza poczytać. Jak nie, to cię Izajasz prowadzi w depresję. Człowieku, nie czytaj Izajasza, to czytaj sobie Ewangelię. Zamiast Izajasza. Tyle masz w tej Biblii do czytania, w ogóle wiesz, że Izajasza wybrałeś, człowieku. A bo Jeremiasza, co miał, człowieku, depresję i ja nie wiem, no po co. To wybierz sobie kogoś, kto normalnie tam funkcjonował w miarę, nie? Jezusa sobie wybierz. On bardzo dobrze funkcjonował. Ja mówię, jak ktoś ma najtrudniej, to się powinien ograniczyć Biblię do Ewangelii na jakiś czas w ogóle, wiesz. Dlatego Jezusa się przygląda. A więc widzimy, że Boże plany to prawda. Prawda to jest Jezus. To w ogóle od razu odrzucamy wszystko, co nam nie pasuje z Jezusem. Że coś takiego się dzieje, coś takiego dochodzi do nas, to jest inne niż Jezus, niż Jego koncepcje, plany, założenia, myśli, emocje. Wiesz, o co chodzi? To w ogóle od razu won, won. Pismo Święte to jest słowo Boże i w całości. Absolutnie nie tak. Nie, zaraz będę o tym uczył. Absolutnie. Całe jest Słowo Boże. Całe. Tylko trzeba go umieć użyć. Użyć. Tak samo jak trzeba umieć użyć różnego rodzaju lekarstw. Prawda? Trzeba umieć użyć. Są na przykład czopki. Jak się połknie czopek, to może być niedobrze. Prawda? No właśnie. I też jakby się na przykład wzięło pigułkę jakąś i zastosowało tak, jak się stosuje czopek, to też by było niedobrze. To trzeba wszystko odpowiednio. Pismo Święte też musi być odpowiednie. Ja o tym zaraz będę mówił. Wszystko musi być odpowiednio. I teraz widzimy, że Boże plany to jest czysta prawda. A więc Jezus jako fundament tego wszystkiego. Dalej, Boże zasady osadzone w Nowym Przymierzu. W Nowym Przymierzu, nie w Starym Przymierzu. Stare przeminęło. Stare przeminęło. Pytania, czy to się Bogu podoba. Ja mówię, ząk, nie zadawaj takich pytań. Dlaczego? Ja mówię, Bogu się Jezus podoba. A czy to, co ja robię, to się Bogu podoba? Ja mówię, ząk. Ty się w ogóle Bogu nie podobasz. Poza Jezusem, rozumiesz, o co chodzi? To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja wam chcę w ogóle pokazać, jak nas Bóg widzi. Bóg ciebie widzi w Jezusie. Rozumiesz? Poza Jezusem nie istniejesz dla Boga. Skoro Bóg ciebie widzi w Jezusie, tak? To On ciebie widzi w gabarytach Jezusa, w uczynkach Jezusa, w formule Jezusa. Rozumiesz? To w ogóle On cię tak widzi. Jezus to jest twoje zaspokojenie, zabezpieczenie, twoja sprawiedliwość. Dlatego pytania, czy ja się podobam Bogu, tak? Absolutnie nie. Uspokój się, wyluzuj. Rozumiesz? Co mam robić, żeby się Bogu podobać? Nic. Nasza córka nic nie może zrobić, żeby mi się podobać. W ogóle nic. Kiedyś synowi naszemu powiedziałem, posłuchaj, nie możesz nic zrobić, żeby mi się podobać, żeby mi zaimponować. Jeżeli przyniesiesz piątkę ze szkoły, będę szczęśliwy. Jeżeli przyniesiesz jedynkę ze szkoły, nigdy nie zmienię swojej miłości do ciebie. Jak syn nasz zdał maturę i powiedział, że nie pójdzie na studia, tak? Ja już byłem w takim miejscu, że nie dyskutowałem z nim na ten temat. W środku jeszcze zadrżały moje emocje, dlatego że chciałem, żeby poszedł na te studia. Ale już w ogóle tego nie uzewnętrzniłem nawet. Mówię, okej. Okej. Po prostu okej.
Pamiętam, że miesiąc czasu to on odreagowywał w ogóle, że już skończył szkołę. Widziałem, jakim dla niego w ogóle ciężkim tematem było kończenie szkoły. W ogóle nie. Że zdał tą maturę w ogóle i to jest w ogóle, wie, może kiedyś by nie studiował, to jest jego prywatna sprawa, nie moja, tak? Zaproponowałem mu inną formę edukacji, aby wprowadzić go w ogóle w dobry start finansowy w życiu i tak też zrobimy. Szczerze powiedziawszy, wyniesie chyba to więcej niż te studia, no bo to wyniesie więcej. Ale damy mu dobry start finansowy, a resztę niech robi, co sobie życzy, to już nie nasza. My takie dziedzictwo złożymy w nim. Natomiast musimy zrozumieć, że my opieramy się tylko na nowym przymierzu, w Bożych planach, celach i dążeniach. Czyli Bóg nie ma wobec ciebie żadnych planów związanych w tym, abyś coś osiągnął, aby cię z czegoś potem rozliczyć. Rozumiecie? On takich rzeczy nie ma. Będzie sąd w niebie na podstawie twoich uczynków, ale to nie jest sąd ku poniżeniu, tylko sąd ku wywyższeniu. Krótko powiedziawszy, do nieba wszyscy wchodzimy na tym samym poziomie i teraz, jeżeli ty sobie, tak jak uczyłem o sądach Bożych, jeżeli ty sobie określone rzeczy ulokowałeś prawidłowo, no to koronę dostaniesz. Jeżeli nie, to nie dostaniesz, albo będzie mniejsza. Rozumiesz, o co chodzi? I tak dalej, i tak dalej. Ale niebo jest twoim dziedzictwem przez Chrystusa Jezusa. A więc w ogóle trzeba zapomnieć, że On coś tam na przykład chce. Więcej ci powiem. Musisz zapomnieć o takich dziwacznych nauczaniach pod tytułem Bóg ma plan dla twojego życia. To jest w ogóle, człowieku, z księżyca wzięta historia. Ja lata tak myślałem. Bóg ma plan. A potem czytam Księgę Hioba. To mnie rozwaliło. Najstarsza księga w Biblii. I w ogóle wiesz. Ja byłem przekonany, że jestem do czegoś przeznaczony, nie? Że jestem przeznaczony, w ogóle wiesz, mam plan. A ja czytam tak. A tych przeznaczeń jest wiele. Mówię, ale jazda. Wow, Panie Boże. To znaczy, że to jest grubo. To znaczy, że Ty mnie obdarowałeś talentami, dałeś mi różne uwarunkowania, posłałeś mnie tu na ziemię, tak? Ja przyjąłem Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Ty natomiast w pewnym sensie bierzesz mnie za rękę, proponujesz mi, weź mnie za rękę, Artur, i pójdźmy razem przez życie. I co? I osiągnijmy jak najwięcej. Wiesz, o co tutaj chodzi? Jak ktoś do Ciebie mówi, że Bóg ma jakiś plan dla Twojego życia, to to już jest ograniczenie. Że osiągnę tyle i tyle. A ja Ci coś powiem. Księga Izajasza mówi, będziesz siał nad każdą wodą. Nad każdą wodą. Wystarczy zacząć rozpoznawać pewne rzeczy. Oczywiście nie każdy z nas będzie robił to samo. Każdy z nas będzie raczej robił coś innego. Nie wszyscy będziemy funkcjonowali w urzędach Bożych. To nie o to chodzi. Ale nie możemy tego podciągać pod to, że Bóg ma plan dla twojego życia. Bóg jest absolutnie ponad tym systemem. On ci dał życie. I wiesz, co On mówi? Żyj. Żyj. Obfituj. Panie, a w czym mam obfitować? W czym chcesz? W czym chcesz? Uwielbisz mnie. Uwielbisz mnie tym, że będziesz we mnie wpatrzony. Że będziesz ze mną szedł. Rozumiesz, o co chodzi? Ludzie. To w ogóle, zrozumcie, jedne osoby na świecie będą absolutnie szczęśliwe jako matki i żony. Do głowy w ogóle nie przyjdzie, żeby w ogóle robić jakieś rzeczy. Ty, matka, żona szczęśliwa, przecież tacy ludzie są w kościołach. Czy ojciec, mąż, wiesz, w ogóle człowieku. Ja często do ludzi mówię, rozmawiam o facetem od nas z kościoła, mówię do niego, a po co ty chodzisz na tę ewangelizację na ulicę? On tak, no tak chodzę, no. Ja mówię, co ty lubisz robić? On mi pieniądze zarabiać. Ja mówię, to idź zarabiaj pieniądze. Ty, po co na tej ulicy? Ja tak czułem się w obowiązku. Człowieku. Ja lubię ulicę, mówię ja. Ja kocham ulicę. Ja kocham tam głosić, rozumiesz, o co chodzi? Ja się czuję jak ryba w wodzie, człowieku, rozumiesz? Ja mogę sobie w tym płynąć, tak? Ale przecież ja Cię nie będę za ucho ciągnął i nie powiem,
Ja cię mogę, bo my przeprowadzamy przez ulicę wszystkich ludzi. Wiecie dlaczego? Bo tam się łamie stereotypy. Tak? Tam się traci twarz. To piękna sprawa. Mówię, idź, daj się sfotografować, człowieku nagrać, podpisz się, proszę ciebie, dać, wrzuć się do internetu. Wszyscy się koledzy i koleżanki dowiedzą, że jesteś zbawiony, że głosisz Chrystusa. Od razu odpadnie połowa. Będziesz miał z głowy konflikt ze światem. Ty. Człowieku, wiesz, dziękuję, mówię, człowieku, zrób coś dla siebie, na litość boską, człowieku, wiesz, co to tam? To nie znaczy, że ty ewangelistą masz być, ale idź raz, drugi, trzeci, czy co jakiś czas, powiedz swoje świadectwo, rozumiesz? Dowiedz się, że twoje ręce też leczą, nie tylko Kaszpirowskiego, ale i twoje, rozumiesz? Połóż tam na ludzi ręce, zrób coś, w ogóle, wiesz, przejdź jakiś próg, tak? Ale co to nie oznacza, że ty masz tam być, ja tam będę, na przykład, tak? Ja do późnej starości będę się włóczył w takich różnych miejscach. A bo ja to kocham. Natomiast chodzi o to, że nie można powiedzieć, że jakiś jest tam plan. Bo to by wyglądało na to, że ten Bóg to nam daje w ogóle, wiesz, to jest jakaś taka ograniczona furtka, ograniczona formuła. Nie. Bo to za wąsko by szło. To jest grubiej, szerzej, mocniej. Rozumiecie? Nie można powiedzieć, że gdzieś już się kończymy. W jakimś sensie, tak? Wszystko jest związane z chceniami, wszystko jest związane z tym, co się w tobie tworzy, tak? Jak się czasami, pozwól, czasami się mogą w tobie tworzyć, jak się zaczynasz skupiać na wewnętrznym człowieku, mogą się w tobie tworzyć takie niesamowite rzeczy, że możesz sam w to nie dowierzać. Aż mój, to jak to jest we mnie? To ja chcę takie rzeczy robić? No chcesz. No jest to w tobie. No jest. Przyszedł do mnie jeden człowiek od nas z kościoła i mówi: Artur, chcę wpompować w waszą służbę metr sześcienny złota i spędzę na tym życie. A ja mówię, a ja będę z tobą. Rozumiem, to jest w ogóle jaka koncepcja ma taką życiową, nie? On wie, czego chce, on wie, czego pragnie. Prawda? Pomogłem mu się nie frustrować, że w jakichś dziedzinach on się do pewnych rzeczy nie nadaje, bo mu się nie nadaje do różnych rzeczy, tak? A wmawiali mu, że musi. No nic nie musisz. Zobacz, co masz w środku. Poznałeś Boże plany, cele i dążenia do twojego życia. Zobacz, co masz. Jesteś tak nieograniczony w tym, że się w głowie nie mieści. Rozpoznałeś to. Zobaczyłeś to. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że w twoim życiu Boże plany, cele i dążenia, one będą się przejawiać, jeśli tylko będziesz tego pragnął, będziesz w to wierzył i będziesz pielęgnował relację z Nim. Ja będę mówił dużo więcej na temat modlitwy, natomiast kiedy będę uczył modlitwie, ale ja chciałbym, żebyś przyjął jakby podstawową formułę. Postaw Boga na pierwszym miejscu. Módl się w innych językach, ile wlezie. Tak? Studiuj nowe przymierze. Bierz prawdy Boże i ustanawiaj je jako numer jeden w życiu. Jeżeli będziesz widział jakiekolwiek zajawki związane ze służbą, tak, to idź w tą stronę. Idź do ludzi, którzy są od ciebie lepsi w tym, tak? Trzymaj się ich, rozumiesz? I daj się w ogóle, daj sobie poliderować. Rozumiesz? Zrób to. Wejdź w to miejsce w ogóle jakby pewnego upokorzenia, rozumiesz? I chciej się w tym rozwijać. Postawienie Jego na pierwszym miejscu będzie implikowało automatycznie, krok po kroku, objawienia związane z Jego planami, celami i dążeniami. Będziesz to widział, będziesz to rozróżniał. Wiecie, my musimy to narysować dzisiaj, żebyśmy przechodzili potem do konkretnych, bardzo już takich rzeczy. Ale to jest właśnie ten początek. On chce, żebyś Go poznał. On pragnie tego. Tylko jest metoda odpowiednia. To nie jest tak, że on wyskakuje, taki jest. Wiesz, co on mówi? To nie, to w ogóle. On powiada, przyjmij postawę.
Ludzie, w ogóle postawa jest czymś niesamowitym. W ogóle tylko przyjęcie pewnej postawy w wielu przypadkach powoduje, że widzimy prawidłowo. Rozumiecie? Że widzimy prawidłowo. Pewnej postawy serca. Postawa na przykład pod tytułem jestem niezależny. Ja nieraz widzę ludzi w kościołach. Nie przychodzą do kościoła, jestem niezależny. Ja mówię, nigdy nie przejdziesz pewnej granicy, jak nie wejdziesz w zależność w kościele. Być mądrym, to mądrze zależeć. Być wolnym, to mądrze zależeć. To jest przecież mądrość, to jest potężna rzecz. To tak się jest wolnym, prawdziwie. Ja na przykład uczę, znajdź sobie w ogóle mentora. Znajdź sobie lidera. Znajdź sobie ludzi, z którymi będziesz przebywał. Kontaktuj się z nimi, myśl o nich, rozmawiaj o nich, módl się o nich. Rozumiesz, o co chodzi? Bądź z nimi w relacjach, tak? Pieniądze im dawaj. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle zaangażuj się w coś. Wejdź jakby w te rzeczy. Ucz się tej formuły zależności. Ale ludzie, a dlaczego? Ja mówię, bo to jest postawa. Postawa. Z tego miejsca zobaczysz dopiero. Rozumiesz? Z innego miejsca nie zobaczysz. Miej postawę dziękczynienia, wdzięczności. O Panie Boże, ja zgadzam się absolutnie ze wszystkimi Twoimi koncepcjami. Boże, Ty wiesz wszystko najlepiej. Boże, ja wiem, że Ty jesteś we mnie i w związku z tym ja wiem już najlepiej. Boże, jestem z Tobą zjednoczony. Boże, nie działam poza Tobą. Boże, nie ma mnie poza Tobą. Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Nie ma rozdzielenia. Jestem połączony, jestem zjednoczony. Ja cały czas to na przykład robię. Był taki okres czasu, gdzie ja w ogóle przez 6 miesięcy wyznawałem, że jestem sprawiedliwością Bożą. I mówię, Panie Boże, uczynki Jezusa są mi przypisane. Będę o nich myślał. Ja sobie w pewnych momentach to wyobrażałem siebie, jak chodzę. Jak ja czytałem w Ewangeliach o Jezusie, to siebie wyobrażałem sobie, że tam chodzę. O tym jeziorze, że chodzę. Rozumiecie? Że tych ludzi uzdrawiam. Tyle siedziałem w ogóle na modlitwie, modliłem się w innych językach, wyobrażałem sobie, że na krzyżu umarłem, że zmartwychwstałem, że to ja swoją twarz tam widziałem. Rozumiecie? Jak jest napisane, z Chrystusem jestem ukrzyżowany, to ja siebie widziałem na tym krzyżu, ja tam piszę. Rozumiesz? Ja, bo Ty jesteś z Nim zjednoczony. Musisz siebie widzieć na tronie, w niebie. Nie ma rozdzielenia już między Tobą a Bogiem. Nie wiadomo, gdzie się kończy Twój duch, gdzie się zaczyna Duch Święty. To są rzeczy nie do okiełznania teologicznie. Ale to jest ta forma poddania. Krótko powiedziawszy, dochodzimy do miejsca, gdzie w sposób automatyczny my wiemy, czego Bóg pragnie, czego Bóg chce, gdzie mamy pójść, za co się mamy wziąć. Automatycznie. Nie to, że my się modlimy, rozumiesz? Tylko my wiemy. Jakby cię ktoś wtedy zapytał, a skąd ty to wiesz? No nie wiem skąd. Ty, wiem, że wiem, że wiem. Rozumiesz? Niech to po prostu przeniknie ciebie. Tak? Niech to przeniknie twoje życie.